Cześć. Dzisiaj taka klasyka w OMSI, która jeszcze u mnie nie gościła, dokładnie w tej postaci przynajmniej. Ikarus 260.04. Tak on się prezentuje. Mapa jest Szczecina, no ale Ikarus u mnie może jeździć wszędzie. Może barwy trochę się nie zgadzają. W Szczecinie to chyba tylko przegubowe Ikarusy w niewielkiej ilości. No tak z zewnątrz. Jeszcze może sobie zobaczmy. Tutaj w środku część pasażerska. No takie tam przyciski i inne dodatki, napisy są. To co musi być. Mamy też inne widoki tutaj ze środka, jakby ktoś nie wiedział. Klasyka w postaci siedzeń. Szybki, przesuwne i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jest taki widok. Dobra, i teraz co u kierowcy? No, troszeczkę zużyty już ten Ikarus jest, jak widzimy. Ale ogólnie to, co ma być, to jest. Źle to nie wygląda ogólnie. Zasłonka PKP. Klasyczna. Dobra. Ile my tam mamy czasu? No co, ja nie ustawiłem kursu? No nie ustawiłem. Zaraz się dowiemy, ile mamy czasu. O, 2 minuty, to akurat. Nie zawsze odpala za pierwszym razem. Na hamulcu. Tak, miałem do wyboru albo piwo. Widzę tu, że w ogóle nic nie ustawiłem chyba. Nie, ustawione. Coś im się nie chciało wsiadać. Miałem do wyboru albo się napić piwa, albo pograć w OMSI. I tak z tego piwa to tak prawdę mówiąc wcześniej zrezygnowałem. Bo ja piję jedno piwo, ale jak piję to raczej wolę mocniejsze. Może piję rzeczywiście te piwo jedno. Jak sobie piję takie mocniejsze, czyli portera. Ciemne piwo, takie powiedzmy w okolicach 8-10%, teraz są takie 9,5%. To mi się czasami potem odechciewo po takim piwie różnych rzeczy. Teraz to muszę, jak piany hamuje, kurczę. On ma takie dosyć czasami, na początku dosyć te hamulce takie czułe. I właśnie tak myślałem, że to będzie, nie chciałem przyhamować za mocno. ktoś nie jeździł, to może mieć właśnie problem. A jak jeździł, to jak widać też. Chciałem już wczoraj tak naprawdę to nagrać. Miał być też film z modelem jakiś. Ale musiałem zrobić inne rzeczy. A tutaj przy tym filmie to mi troszeczkę właśnie technicznie coś nie wyszło. Nie dość, że tak działa, to jeszcze mi się tu ten hamulec przesunął fizycznie. Mogło być gorzej, ale udało mi się go przesunąć. Poprawić sobie. Zakładam sobie w domu tam takie proste moskitiery i polecam, jak ktoś nie ma. Ja miałem w jednym pokoju założone już na od 2 czy 3 lat i miałem spokój, ale w końcu trzeba ją wymienić. I dzisiaj już tylko zdążyłem okno odsłonić, to już miałem muchy i teraz mi tu jakaś lata. Oj. No babci mają prawo narzekać. Tak mi wyszło nic z nagrywania. Tu chyba nikt nie wysiada, jak widzę. Ani nie wsiada. Źle sobie fotel ustawiłem i wszystko inne. No ale bez przesady. No, ale właśnie moskitierę u siebie założyłem, w tym pokoju, co teraz siedzę. Ale jeszcze muszę w innych jutro pozakładać. Jak się robi to samemu, szczególnie jeśli to jest tylko taka zwykła siatka, to są małe problemy. Ale w końcu mi się udało. Latają tu, kurczę, jakieś szerszenie, pszczoły. Muchy to klasyka i inne dziwne zwierzątka. No. Jest trochę znajomy, ale trochę dziwny z jednej strony jakiś taki. Na biegu. Coś tu mam nie tak ustawione, nie mogę sobie tego poprawić, no. OMSI ogólnie hamulce są fajnie zrobione. Oczywiście to zależy, czy ktoś zrobił w samym modelu dobrze. W tym kierunku mamy z górki bardziej. Ja akurat z takiego miejsca, gdzie Ikarusy jeździły i przegubowe, i solówki. Akurat tu, gdzie ja mieszkam, no to jeździły raczej przegubowe. A krótkie to potem już Jelcz L11. L11 powiedziałem, M11 oczywiście. Przez ostatnie jazdy w OMSI się te L wzięło. Jestem ciekawy, czy jak gracie sobie, kiedyś chyba pytałem, mówiłem, że coś tam opowiadałem na ten temat, czy sobie popijacie piwo w takich grach, grając takie gry. No, ja już o tym mówiłem, więc nie chcę się powtarzać. Raz sobie próbowałem. Miałem taki plan, że jak będzie jakaś impreza, to potem pogram se w OMSI. Bardzo mi się nie chciało grać. A mówię, nie? To właśnie o to chodzi. czy tylko pierwszy moment wyjechania gdzieś tam ze skrzyżowania. To tak wyskoczyłem, a potem już zwróciłem na to uwagę, to już normalnie się jechało. Także można próbować. No, tak szczerze powiedziawszy, to teraz nawet nie mam kiedy próbować, bo trochę mi się znudziło. Znudziły mi się takie zabawy trochę. Teraz wypiję jedno piwo czy tam coś. Czasami. Czasami, czyli na przykład raz na tydzień. I jak kiedyś nie lubiłem ciemnego piwa, tak teraz polubiłem ciemne piwo. I kupuję sobie z jakichś tam lokalnych browarów. I sobie próbuję. Niektóre są naprawdę dobre. Tu nie chodzi o upijanie się, chociaż zawsze mówię, lubię poczuć, że wypiję piwo, a nie wodę. Jak sobie piję takie jedno, przy takim rzadszym piciu, to zawsze coś tam chwilę małe rozluźnienie jest. Czasami trzeba w ramach lekarstwa się wyluzować, niekoniecznie piwem. Dobra, niby nie na ludzie, i tak wszyscy na ludzie. Na luzie potem tymi Ikarusami zjeżdżali. No jest też jedna z ostatnich podróży Ikarusem, to też miałem tam okazję troszeczkę z górki jako pasażer. Pojechać. Było miesiąc chyba. Ostatni raz jechałem, nie jechałem na ostatni przejazd. Nie przepadam za pogrzebami, jak już gdzieś mówiłem czy pisałem. W tym sensie. No i w żadnym wiadomo, ale. Miałem jeszcze ochotę później jechać, ale jakoś tam wyszło, że już nie pojechałem, więc. Ostatni przejazd to był z miesiąc przed tym, jak w Gopie się skończyły Ikarusy. Dzień dobry panu. Przejechałem się w taką podróż, która łącznie trwała godzinę 20. Z krótką przerwą. Właśnie przed tą przerwą się pytam kierowcy, czy muszę w ogóle wysiadać, bo ja to tak tylko na przejażdżkę. Raczej myślałem, że zostanę zrozumiany, ale kierowca tak trochę jak na kosmitę na mnie patrzył. Czyli chciałem przejechać. Mówię, no koniec, nie? Mówi, no chyba tak. Z Ikarusami. Znaczy. Myślę, że jadę dlatego, że będę po prostu pracował i poznaję trasę. No tak swoją drogą to musiałem wysiąść. Nie, żebym coś tam miał przeciwko, no. Tak się też zapytałem, bo pierwszy raz tam jechałem wtedy od dawna, a tamte miejsce to może w ogóle pierwszy raz. Czyli do końca linia. No i teraz mogę sobie pojeździć tylko już w OMSI. Trochę dziwnie stoją, ale ja udaję ogólnie, że takich rzeczy tu może z jedynki lepiej. Właśnie mi ta mucha lata, o której mówiłem. Noc ciemna jest tak ogólnie, ale światło się świeci takie małe, więc no i sam monitor, więc sobie tu lata. Jak się nie jeździ jakimś autobusem, czy samochodem, czy tak dalej, to tak jak wszędzie, no trzeba go trochę wyczuć. I tutaj też tak jest z tym Ikarusem przynajmniej. Z tymi hamulcami. No. Teraz tam kogoś skasuje z tyłu. No i tu jest właśnie trochę źle. Też wolę z jedynki ruszyć. Jakby ktoś nie wiedział, to autobusami z dwójki, tak ciężarówkami. Tu jest jakiś dziwny przystanek dla OMSI, bo nie zawsze chcą wysiadać. Chociaż niby chcą. Dobra. i mam koniec. I to by było na tyle. Mi się jakoś dziwnie jechało. Jeszcze małe problemy techniczne. Ale myślę, że chyba wszyscy przeżyli. Więc można publikować. Tak, tu jeszcze wysiadają. Trochę dziwnie. No ale to już nie moja wina. No i tyle. Dobra, myślę, że następny film to będzie coś z modelami. Znaczy z modelem. A na teraz to wszystko. Dzięki, cześć, do następnego.